Witajcie w kolejnym filmiku we Vlogtober. Niestety myślałam, że uda mi się jeszcze wczoraj późno w nocy wrzucić filmik, ale się nie udało, bo YouTube coś miał jakieś problemy, więc filmik wrzuciłam dzisiaj koło 8 rano. Mówię, myślałam, że uda mi się tak wrzucić koło 24, no ale musiałam od nowa wgrywać cały filmik i zostawiłam go po prostu na noc. Dlatego jak wstałam, to go wrzuciłam, więc już na pewno jest na kanale. Ja do Was przychodzę, jest, która? Zaraz Wam powiem, która godzina jest. Jest 14:23. Ja dzisiaj miałam kilka rzeczy, chciałam pozałatwiać na mieście i w sumie przez totalny przypadek pojechałam do Auchan. Poszukam maselniczki, wiecie, pojemniczka na masło, żebym mogła trzymać na wierzchu, bo mam takie jedno, ale ono jest już stare, źle wygląda i nie, jak chcę trzymać masło na wierzchu, to po prostu wygląda bardzo brzydko i zdecydowałam się, żeby po prostu kupić jakąś taką ceramiczną maselniczkę i byłam specjalnie w kilku sklepach po 5 zł, to nie mają. Byłam w Auchan właśnie i tam mają, ale szklaną i powiem Wam, że taniej mi wyjdzie kupić, bo mi się podoba jedna na Allegro, taniej mi wyjdzie kupić tą na Allegro i ona jest ceramiczna, taka jak chciałam, w kolorze białym, a w niej jest szklana, bo tak szklana jakoś za bardzo mnie pasuje, właśnie pasuje mi, żeby była biała. Dlatego chcę zamówić. No, różnica jest 2 zł między szklaną w Auchan a tą taką ceramiczną na Allegro, ale jednak zawsze, wiecie, zawsze 2 zł w kieszeni i mam to, co mi się naprawdę podoba, a nie to, co jakby jest dostępne. No. Tak to wygląda. Byłam w Auchan i powiem Wam, że warto tam zajrzeć, bo są fajne rzeczy, niektóre jeszcze są na promocji. Promocja jest może o 1 zł taniej, ale zawsze coś. Ja skupiłam sobie śliczne zeszyty. Dużo ich już nie zostało. To chyba jest jakaś limitowana edycja, ale mi się mega podobają. I one są za 8 z groszem. Taki New York. No coś pięknego. Jest prawda w linie, ale ponieważ zapisałam się na angielski, no to stwierdziłam, że to będzie fajna opcja. Dawno już nie nosiłam takich zeszytów w twardej okładce, przeważnie mam w miękkiej okładce zeszyty i noszę je na studia, a to jest taki między A4 a A5, a to jest B5, widzicie, B5, z tyłu mam napisane 160 kartek i to jest Brilliant, ratatata. Kto to wprodukował? Nie wiem, kto to jest. Top 2000, czy to jest, tak, to tutaj tu u góry. To jest chyba firma, która produkuje te zeszyty. Ale mi się tak spodobało. Wiem, że jest jeszcze Barcelona i Paryż. Znaczy, no wiecie, pisze Barcelona i Paris. Tak więc, jeśli ktoś lubi, to polecam się spieszyć. Naprawdę polecam się spieszyć, bo ich dużo nie zostało. W Barcelony zostały 2, jak brałam, natomiast Paryż zostało chyba 4 czy 5. Nowy Jork też zostało 2 czy 3 i Londyn, który też wzięłam i właśnie mi spadł, ale to Nowy Jork i drugi wzięłam, London, też Londyn piękny, też nie zostało go dużo, więc no ekstra, naprawdę byłam zaskoczona. Chyba jest promocja teraz właśnie na nie, bo one kosztowały chyba wcześniej powyżej dychy, a teraz są po 8 coś, już nie pamiętam dokładnie po ile, ale tam 8 z groszami, więc naprawdę fajne. No i to też jest B5, 160 kartek. W linie, ale jakoś mi to mocno nie przeszkadza, a szczególnie, że będę tu pisała język, a nie liczyła w słupkach. Dlatego tak, a ja lubię mieć tematycznie jakby zeszyty, szczególnie, że w tej chwili jakby nie chodzę do szkoły, więc mogę zainwestować w taki grubszy zeszyt z twardą okładką, bo jak będę szła na zajęcia,
z języka angielskiego, czy to w ciągu dnia, czy to między zajęciami, po zajęciach, przed zajęciami, to nie jest dla mnie dużo do noszenia, bo nie muszę nosić książki, tylko właśnie zeszyt, no i długopis. A na studia też noszę jeden zeszyt, będę raczej nosiła jeden zeszyt do wszystkich tam przedmiotów. Chyba, że coś innego. Ale no, mimo wszystko na studiach nie nosicie, przynajmniej ja na kierunku humanistycznym nie noszę książek, bo nie mamy książek. Zeszyty są wykłady, na zeszytach się wszystko zapisuje, więc mogę się, że tak powiem, poświęcić i wziąć taki właśnie jeden zeszyt. Sądzę, że spokojnie będzie mi się mieścił. Mam różne torby na szczęście. Nieprzemakalne, więc jak będzie padał deszcz, to mogę włożyć do torby, nie ma problemu. Bo co innego jest duża torebka, co innego jest torba. I nie do każdej dużej torebki zmieści się na przykład A4. A ja przeważnie zeszyty takie duże A4 noszę. Chociaż to też różnie bywa. Za piątkę z 6 zł przecenione są koszulki na dokumenty. O. To jest 100 sztuk A4. Wzięłam razy dwa. Ponieważ przydadzą mi się na kserówki. Głównie wzięłam na kserówki z myślą o właśnie języku angielskim. Natomiast zobaczymy. Zobaczymy, jak mi to tam wyjdzie. I może będę potrzebowała też do innych przedmiotów. I takie koszulki też jest promocja za, nie wiem, nie chcę Wam skłamać, ale poniżej złotówki jedna taka koszulka. Ona tu jest z jednej strony przeźroczysta, a tutaj w środku ma takie, widzicie? O, że sobie wkładać te koszulki. I ja wzięłam sobie tylko 5 sztuk tematycznie do języka angielskiego, bo też nie wiem, ile mi tutaj wejdzie tych koszulek. Więc wzięłam 5, a były naprawdę grosze, dlatego nie wiem. Od 50 groszy do 90 paru groszy. Po prostu nie pamiętam już dokładnie, ale naprawdę warto. I były w różnych kolorach. Ja wzięłam czerwone ze względu na język angielski. Aha. I od razu wzięłam sobie takie, były też chyba 98 groszy, coś takiego. Naklejki na to, żeby sobie opisać, jaki okres to jest. Że to jest język angielski od tego do tego dnia, że tak powiem, ponieważ nie chcę potem się pogubić, bo będę sobie coś tam trzymała, może będę miała do powtórki i tak dalej, to warto mieć. I tu jest 21 takich o karteczek, i one są bez linii, bez niczego, po prostu. Są gładkie, znaczy ja takie potrzebuję, wiem, że są też inne, no i to były najtańsze, bo niecała złotóweczka. Jak są już z kolorkiem jakimś, to już jest powyżej złotówki. I też wzięłam miks papierów kolorowych A4, 100 kartek. No i to są pastele, mam nadzieję, że widzicie, ale to są pastele i stwierdziłam, że będę sobie robiła, na pewno też Wam to pokażę. Nie wiem, czy będę to teraz robiła, czy będę później, ale będę robiła takie, jakby, czy jak to Wam określić? Taki plan na miesiąc, rozpisany w takich krateczkach, bo będę miała teraz dużo zajęć. Nie tylko studia, ale też angielski i jeszcze inne aktywności. Zastanawiam się, gdzie się zapisać na Zumbę. Więc no, będę miała dużo, dużo do roboty, a jeszcze na pewno mi przyjdą jakieś inne dodatkowe rzeczy. Praca mi też przyjdzie, więc potrzebuję takiej rozpiski, którą sobie powieszę na tablicy. Mam i karkową, i taką na magnesy. To sobie po prostu przywieszę taką rozpiskę i będę wiedziała, co i jak. Tak samo jeśli chodzi o YouTube, też sobie zrobię taką rozpiskę miesięczną, żeby potem nie zapomnieć sobie wrzucić tego, wiecie, na kanał, filmiku, dlatego to będzie to, bo zakładam, że w listopadzie zrobimy sobie, no, mniej filmików, nie będą to codzienne vlogi, na pewno będzie mniej filmików,
co i jak zobaczymy, ponieważ planuję w grudniu zrobić vlogtober i też coś fajnego tam ciekawego pododawać w tych filmikach, ale mówię, wszystko zobaczymy. I dlatego wzięłam, tu jest 100 kartek, a 100 kartek na pół to wychodzi nam 200, bo ja na pewno każdą na pół będę dzieliła, więc w sumie mam 200, a miesięcy mamy 12. 12 na 2, 24, więc tak naprawdę 24 karteczki, znaczy ogólnie z tego 12 kartek, a 4 zużyję, o, tak to wyjdzie, a mamy tu 100, więc naprawdę, naprawdę polecam. Co maluchu, też Cię kocham, maluch tutaj się dopomina mojej uwagi, a ja za chwilę też będę chciała coś zjeść, tylko Wam jeszcze chciałam pokazać, kupiłam, może to nie jest biurowe jakieś, ale kupiłam foremki do ciasteczek, bo chcę wreszcie coś upiec w piekarniku i nie wiem, od czego zacznę, czy zacznę od ziemniaczków, czy zacznę od ciasteczek, zobaczymy, ale chciałabym to zrobić jakoś tak, może w ten weekend, zobaczymy, bo bym musiała kupić składniki do ciasteczek, a ziemniaki mam, więc nie wiem, czy najpierw nie zrobię ziemniaczków z kurczakiem i dopiero potem będę ciasteczka robiła. A drugie to jest jabłuszko. Po prostu superancko. Tu Wam na białym tle pokażę jabłuszko. Jest fajne, fajne jest jabłuszko. Dostałam też z AliExpress część foremek do ciasteczek na Halloween. Pokażę Wam wszystko, pokażę. Tylko jeszcze na razie zbieram, bo to nie jest całe zamówienie. Zobaczymy, czy mi do końca miesiąca, czy coś przyjdzie całe. Jak nie, no to po prostu zobaczycie to, co mi przyszło do tej pory i wtedy sobie w listopadzie zrobimy jakby kolejny haul z AliExpress. No tak, ja też Cię kocham. Tak, no to o, widzicie ogon. Ale nie zwalaj mi tego. Tak, bo jak wiecie, kot się lubi o wszystko ocierać i oczywiście łasić i teraz jak ja nagrywam, to oczywiście musi być mizianie, tak? No. Uuu, ktoś do mnie dzwoni. Dobra, ja muszę kończyć, muszę odebrać i widzimy się później. Hej, jest już podwieczór. Faustyna dzisiaj wpadła na chwilkę, nic Wam nie nagrywałam, ale postanowiłam Wam nagrać trochę o moim planerze, który będę używała obecnie przez najbliższe 3 miesiące. Tutaj jak widzicie nam się wbija w kadr zwierzak, ale to jest u niej normalne. Ja po prostu pragnę miłości. No tak, też Cię kocham. To jest planer z Primarka. Widzicie, tu ma taki złoty napis, który jest na tej tutaj takiej folijce. O, teraz. A tutaj jest taki szary marmurek. I z drugiej strony też jest szary marmurek i jest na taką gumeczkę szarą. Oczywiście Primark, 2,50 euro, więc fajny, fajny, fajny. Spodobał mi się. I jest na kole taki kołowy. I jedna, druga. I tu mamy napis diary. I po kolei dni. Ja oczywiście dni sobie sama wypisuję tutaj u góry. Tu jest akurat poprawiane z 9 na 10. Tak więc zdarza się. Rzeczy do zrobienia, ale to ja akurat sobie traktuję to tak bardziej luźno. Naklejki polecam Wam szukać w sklepach po 5 zł albo w Kiku. Ewentualnie jeszcze w Pepco, tylko w Tigerze, jeśli macie możliwość. To jak najbardziej Wam polecam. Ja akurat ta jest chyba z Tigera właśnie, były różne nalepki. Albo wydrukować sobie takie, po prostu w internecie tego dużo jest na Pinterestie. Ja Wam w opisie filmiku podam mojego Pinteresta. I tam mam zapisane różne rzeczy, które możecie sobie potem wydrukować. I albo używać, już nie pamiętam czy mam, ale chyba mam cały ogólnie planer do wydrukowania, ale też pojedyncze właśnie takie rzeczy. Tutaj muszę sobie wpisać, teraz nie chciałam, Wam pokazuję, ale muszę sobie wpisać, że to jest czynsz i wartość czynszu. I tutaj
jak zapłacę, to postawić ptaszka, prawda? No i tu mam jakieś tam. Tu mam priorities, ale no w priorities to akurat jest zapłacenie czynszu. Daily goals to akurat jest u mnie w Locktober. I tutaj mam kolejną naklejkę, oczywiście to jest klejem, to i to jest klejem klejone zwykłym, wycięty z papieru, żeby po prostu sobie ładnie ozdobić. Tutaj spróbowałam się wyżyć artystycznie, ale mi średnio wyszło. I tutaj, jak widzicie, też tu mam ogólnie Vlogtober i tak dalej. Tutaj już w priorities mam akurat dzisiejszy dzień i tu mam stan nawodnienia i ilość kroków, bo mam opaskę, która mi mierzy ilość kroków, więc jak najbardziej. Tak więc o, a tutaj na końcu jak zwykle mamy YouTube, tylko jeszcze nie wymyśliłam nazwy dla filmiku. No i yoga, ale akurat jeśli chodzi o znaczek jogi, to on się u mnie odnosi do ogólnie i ćwiczeń, i jogi porannej, jak i wieczornej. Tylko już mam po prostu jeden znaczek. No i tak przez cały październik tak naprawdę. Tu mam moje urodziny, sobie fajnie zaznaczyłam, stwierdziłam, że czemu nie. A, ktoś do mnie napisał SMS-a, ale to później. No i tak już sobie to leci. Prawda? Tak to jest. U góry oczywiście sama wypisywałam takim srebrnym, czy złotym, czy jakim mi tam pasował datę, bo sobie możecie wpisać. A, no i Wam pokażę, widzę, że już na grudzień przeleciałam, bo tu jest, no tak, listopad, mamy listopad, o, i mamy grudzień. Nalepki w sklepie po 5 zł, za złotówkę były całe arkusze, więc kupiłam 3 czy 4. No i tu mi się troszeczkę zmienia, tu jest oczywiście rachunek do opłacenia, ale tutaj, ponieważ stwierdziłam, że chcę coś zmienić i tutaj przez przypadek napisałam Vlogtober, a ma być Vlogmas, więc tak, hydration, ćwiczenia, no i yoga, yoga to jest stały punkt programu. I tu mam jakiegoś tam bałwanka. Powiem Wam, że to akurat było fajne, bo są takie różne bałwanki. To Wam... O, tutaj jest akurat 6, czyli Mikołajki. Takie tam, takie fajne pierdołki. Głównie mi chodzi właśnie, żeby Wam pokazać przynajmniej trochę tych, prawda? To już na grudzień. O, tutaj mamy 24, też takie naklejki różne, ale to wcale nie oznacza, że nie będę vlogować, ani że nie będę ćwiczyć, ani się nawet. Wszystko będzie, mam nadzieję, że wszystko mi dobrze wyjdzie. Tu mamy 25, tu mamy 26, u nas to też jest wolne. Znaczy wiem, że nie wszyscy, ale tak coś mi się tu ukleiło. O, już jest dobrze, już sytuacja uratowana. Tutaj nadal zamierzam kręcić filmiki na YouTube. No i oczywiście Sylwester. Tak. Czy coś w Sylwestra nagram? Mam taki plan, ale zobaczymy co i jak. No i oczywiście nowy rok, New Year. Też coś będzie na pewno. I tu mam oczywiście wolne dalej. I mogę dalej pisać, ale nie zamierzam. I sobie zostawię to do zapisywania jakichś innych notatek. Albo na przyszły rok, czy coś, zobaczymy. I tutaj dalej mamy notes. W tym notesie będę sobie notowała jakieś pewnie ważniejsze sprawy. Takie, wiecie, że nie wiem daty, ale zanotuję sobie albo jakieś, że tak powiem, złote myśli, bo czasami człowieka nachodzi, żeby coś zapisał, a dopiero później będzie wpisywał, czy to do kalendarza, czy gdzieś indziej. I to jest mój kalendarz, który mi będzie służył przez te 3 miesiące obecnie. I jeśli chodzi o kalendarz na nowy rok, to mam go już kupiony od zeszłego roku, znaczy kupiony. Sprezentowała mi go Faustyna w zeszłym roku. Tak, w zeszłym roku na urodziny mi sprezentowała.
I ja stwierdziłam, że po prostu poużywam go dopiero od 2020. Z tego względu, że w 2020 będzie luty miał 29 dni, a właśnie w tamtym właśnie kalendarzu książkowym, jak go Wam pokazywałam, na pewno jeśli chodzi o hol urodzinowy w zeszłym roku, natomiast na pewno sobie go przypomnimy, myślę, że w grudniu. W grudniu sobie przypomnimy, jak on wygląda i jakie ma możliwości, jest naprawdę fajny. A ten Wam polecam, jeśli teraz będziecie w Primarku i nadal będzie. Słyszałam, że Primark w ogóle ma się otworzyć w Polsce i chyba jakoś niedługo, więc byłabym naprawdę bardzo zainteresowana, bo mają fajne ubrania i fajne takie pierdółki i są niedrogie. Nawet jak przeliczymy na polskie, to nie wiem, w granicach 10 zł będzie taki planerek kosztował. Zobaczymy, jak będą wyglądały polskie ceny. I wiem, że ma być sklep w Wawie, więc jestem bardzo zainteresowana. Jeśli się otworzy, to na pewno do Warszawy się wybiorę i zobaczę, co oni mają w tym sklepie. Kiedy, to zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym roku go otworzą. A pewnie wybrać się wybiorę najszybciej w grudniu, jak nie w przyszłym roku, jeśli go otworzą w Warszawie, to wtedy bym się dopiero wybrała. No ale wszystko zobaczymy, co i jak. Na razie mam dużo planów, będzie się dużo działo. Naprawdę, uwierzcie mi, będzie się sporo działo. Ja sama mam naprawdę dużo spraw na głowie i też chciałabym Wam uprzyjemnić ten czas ze mną spędzany na Vlogtober. I dzisiaj właśnie takie znowu piśmiennicze rzeczy. Myślałam, że może coś z synem nagram, ale jednak wpadła bardziej pogadać. Musiałyśmy też parę rzeczy ustalić, więc Wam nic nie nagrałam, ale może następnym razem, jak do mnie wpadnie, to po prostu zobaczymy, co i jak. Dobra, to ja się w sumie na dzisiaj z Wami żegnam, z moim wspaniałym planerkiem. I do zobaczenia jutro. Pa, pa!